IFO European Summit, 8 edycja w Warszawie w 2015 roku. Rozmawiamy o tym, jak stać się agentem zmiany, jak dyrektor finansowy może być tym, który przeprowadza organizację przez ogromne zmiany, których jesteśmy w tej chwili świadkami. Od zmian technologicznych, przez zmiany pokoleniowe. Jak sobie z tym da radę? Właśnie ta konferencja pomoże nabyć narzędzia i kompetencje, jak to najlepiej zrobić. Jak świat się zmienia, zmieniają się też dyrektorzy finansowi. Musimy nadążyć za tym, co ten świat nowy od nas wymaga. Oprócz tego, że jesteśmy profesjonalistami, coraz bardziej jesteśmy konsultantami we własnych firmach. Coraz bardziej uczestniczymy w kształtowaniu ich strategii, w ocenianiu nowych projektów inwestycyjnych i coraz bardziej kontrybuujemy do tego, jak firmy nasze, w których pracujemy, radzą sobie na rynku. Stają przed nami nowe wyzwania. Ja bym je podzielił na dwie kategorie. Wyzwania ludzkie, gdzie mamy do czynienia zarówno z naszym zespołem, z którym pracujemy, jak i z klientami, zewnętrznymi partnerami, jak i wyzwania technologiczne. I bardzo fajnie było wprowadzenie tak naprawdę do rozmów, do naszego spotkania osób, które niezależnie będą specjalistami w swojej dziedzinie, wprowadzają nowe spojrzenie, inne spojrzenie, niż tylko spojrzenie samego CFO. Podział na trzy dodatkowe streamy również był bardzo interesujący, z tego co wszyscy tego oczekiwali i dawał możliwość zbliżenia się do tematu jeszcze bardziej do tego, który nas interesował. Rzeczywiście to hasło CFO Leader of Change i Think Ahead, tak? I to jest coś, co myślę, że zostanie w głowach, jakoś zacznie kiełkować wśród wielu osób i może spowodować rzeczywiście zmiany, które ci CFO rzeczywiście realnie wdrożą, a nie tylko o nich usłyszą lub będą o nich mówić.